Witam serdecznie na konferencji w siedzibie Prokuratury Krajowej. Tematem konferencji będą postępowania karne dotyczące Orlenu. W pierwszej kolejności głos zabierze prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Będzie mówił nieco ogólniej. W drugiej kolejności głos zabierze prokurator Małgorzata Adamajtys, szefowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, a więc szefowa tej jednostki, w której prowadzone jest postępowanie dotyczące spółki OTS. Następnie prokuratorzy będą odpowiadali na Państwa pytania. Panie prokuratorze. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jednym z moich głównych priorytetów jako prokuratora krajowego jest rozliczenie przestępstw popełnionych w latach 2016-2023, a więc przestępstw popełnionych w czasach, kiedy prokuratorzy nie ścigali przedstawicieli władzy państwowej. Jest to niezbędne dla przywrócenia wiary w państwo, wiary w prawo. Funkcjonariusze publiczni nie mogą być bezkarni. Dotyczy to przede wszystkim polityków, ale również szeregu innych osób dysponujących publicznymi środkami. Rozumiem, jak istotna jest tutaj rola prokuratury, jak istotna jest rola prokuratorów. I zapewniam Państwa, że jesteśmy w tym bardzo zdeterminowani. Dlatego też sprawy te traktujemy priorytetowo. Prowadzą je najlepsi prokuratorzy pod moim osobistym nadzorem i za te postępowania osobiście biorę także odpowiedzialność. Do największych spraw stworzyliśmy zespoły śledcze. Pomimo dużego nakładu sił, dużego nakładu środków, to rozliczenie tych spraw, Szanowni Państwo, wymaga czasu. Wynika to z tego, że sprawy te dotyczą przedstawicieli władzy, którymi przez ostatnie 8 lat, pomimo różnego rodzaju sygnałów, w szczególności pochodzących z mediów, to też tymi postępowaniami tak naprawdę prokuratura i prokuratorzy, niektórzy, zupełnie się nie interesowali. Jedną z tego rodzaju spraw wymagających bezwzględnego rozliczenia to sprawa Orlenu z oczywiście z prezesem Obajtkiem na czele, a także całą strukturą zarządcą tej firmy. Sprawy dotyczące Orlenu są nadto bardzo ważne z punktu widzenia państwa, bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego. Z tego też powodu do spraw tych podchodzimy z największą determinacją i priorytetowo. Na chwilę obecną, jeśli chodzi o Orlen, prowadzone są trzy główne, największe postępowania. To fuzja Orlenu z Lotosem, a także wyrażenie zgody 22 sierpnia 2022 roku na sprzedaż 30% udziału w rafinerii gdańskiej dla podmiotu o nazwie Saudi Aramco. W tej sprawie szkoda dzisiaj, to szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach, wynosząca 4 miliardy złotych. Drugie postępowanie, także bardzo poważne, duże, które prowadzimy, to kwestia zaniżonych cen paliw, tak na rynku hurtowym, jak i na rynku detalicznym, jesienią ubiegłego roku, co mogłoby mieć związek z wyborami parlamentarnymi. Te postępowania oba zostaną wyjaśnione na poziomie prokuratury krajowej przez zespoły prokuratorów z Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Trzecia, kolejna bardzo bulwersująca sprawa, ujawniona w ostatnim czasie, to przekazanie bez nadzoru spółce OTS ponad
1,5 miliarda złotych. Tyle z mojej strony. Szanowni Państwo, daję głos Pani Prokurator. Ta trzecia spraw, o której mówił Pan Prokurator Krajowy, pozostaje w nadzorze Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Jest to sprawa, która jest sprawą bardzo poważną i na takim poziomie ta sprawa jest w prokuraturze traktowana. Z kilku powodów. Po pierwsze, jest ogromna kwota, która została bez jakiejkolwiek kontroli wydatkowana. Kwota ponad 1,5 miliarda złotych. Bez jakiejkolwiek kontroli ze strony władz Orlenu, bez jakiejkolwiek kontroli ze strony podmiotu OTS, który wydatkował te środki, pieniądze, które zostały wydane, w żaden sposób nie były weryfikowane, na co zostają wydane, nie były przedstawiane jakiekolwiek kontrakty, nie były przedstawiane zestawienia i informacje o zasadności wydatkowania tych środków. One były wydatkowane w sposób dowolny, swobodny, bez jakiegokolwiek nadzoru. Należy również przyjąć, że osoba, która stała na czele spółki jako prezes zarządu OTS, nie powinna w ogóle na czele tej spółki się znaleźć. Zastanawiające jest również miejsce, siedziba powołanej spółki, a więc Szwajcaria. To już z Państwa również artykułów wynikało, że jest to w kantonie, w który jest rajem podatkowym. Ta sprawa jest traktowana bardzo poważnie w prokuraturze. Została wszczęta w ubiegłym tygodniu. W poniedziałek otrzymamy szereg dokumentów z Orlenu i będziemy je dalej weryfikować. Ale ta sprawa wymaga czasu, tak jak każda sprawa, którą nadzorujemy bądź prowadzimy. W ostatnim czasie bardzo dużo zawiadomień wpłynęło do każdej jednostki, każdej prokuratury i te zawiadomienia wymagają również czasu i pełnej uwagi zarówno prokuratorów, którzy prowadzą te postępowania, jak i przełożonych, którzy te postępowania nadzorują. Innymi postępowaniami pozostającymi w zainteresowaniu moim, jak i prokuratora okręgowego w Warszawie, jest około 21 postępowań, które zostały zainicjowane w prokuraturze okręgowej w Warszawie, a dotyczą również spraw dotyczących Orlenu, z czego na przykład są sprawy dotyczące niegospodarności zarządu w związku z wydatkowaniem środków na wynagrodzenia wbrew regulaminowi, czy też utrudnianie wejścia NIK-u do Orlenu w celach dokonania kontroli. Te sprawy będą również i są już obecnie weryfikowane, sprawdzane pod kątem zasadności wydawanych decyzji o umorzeniu bądź odmowach wszczęcia. Pan prezes Obajtek ani inna osoba z poprzedniego zarządu PKN Orlen nie została jeszcze przesłuchana. W ubiegłym tygodniu został przesłuchany przedstawiciel Orlenu, wiceprezes zarządu. Złożył zeznania z zobowiązaniem oczywiście ukształtowania kolejnych zeznań w zależności od przedłożonych dokumentów. Także była przesłuchana osoba, która obecnie reprezentuje zarząd Orlenu. Czy potwierdzają Państwo informację, że wewnętrzne służby bezpieczeństwa Orlenu ostrzegały zarząd przed utworzeniem spółki OTS i później zatrudnianiu tych ludzi, w tym tego pana, co z Hezbollahem miał spore powiązania? Potwierdzam informację, że Biuro Kontroli Bezpieczeństwa Orlenu sygnalizowało pewne nieprawidłowości dotyczące tej konkretnie spółki, powstania tej spółki i osoby, która miała być prezesem zarządu. Natomiast to wymaga wyjaśnienia i przeprowadzenia czynności, które by miały potwierdzić bądź wykluczyć takie informacje, które również prokuratura posiada. Kto był informowany przez te wewnętrzne służby Orlenu? Nie, takiej informacji jeszcze nie mamy, dlatego że tak jak zasygnalizowałam, wszelkie dokumenty, które pozyskamy z Orlenu, według informacji otrzymanej dzisiaj, mamy otrzymać do 6 maja, czyli do poniedziałku, w tym audyt, który był sporządzany. I wówczas osoba, być może ponownie pan Literacki, który był przesłuchiwany, złoży zeznania uzupełniające. Wtedy z tych dokumentów
być może będzie wynikało, kto i w jakim zakresie był informowany. A na jakim etapie, panie prokuratorze, są te dwa inne postępowania, o których pan mówił? Pytam tutaj w kontekście zaniżania cen na stacjach paliw i fuzji Orlenu z Lotosem. Oba te postępowania są wszczęte. Wykonywane są czynności, między innymi dokonano przeszukań tak u prezesa Orlenu, jak i całej kadry zarządzającej, u dyrektorów. Zgromadzono szereg informacji, danych, które poddawane są analizie. Dlatego też powiedziałem, proszę państwa, że oba te postępowania, tak zaniżania cen, jak i fuzji, to są bardzo skomplikowane postępowania tak od strony prawnej, jak i od strony faktycznej. Gromadzimy materiały, rzeczywiście mamy do przesłuchania ponad 100 świadków, są to zaplanowane czynności i one już trwają. Mówi pan o tym, że nieruchomości Daniela Obajtka zostały przesłuchane? Mam informację, że dokonano przeszukań także u pana prezesa, tak. W związku tak jak i bodajże 6 czy 7 dyrektorów poszczególnych departamentów. A to jest w związku z którym postępowaniem? To jest w związku z postępowaniem dotyczącym fuzji. Ale rozumiem. Fuzji Orlenu i Lotosu. Rozumiem, było tylko przeszukanie u prezesa Obajtka, nie było przesłuchania. Zaplanowane są także oczywiście przesłuchania. Jeszcze nie wiemy w jakim charakterze. A w ilu nieruchomościach prezesa Obajtka? Nie dysponuję taką informacją, ile nieruchomości. Tam, gdzie prokurator miał informację, że należy dokonać przeszukania, zrealizował tę czynność. I te czynności coś przyniosły? Panie redaktorze, nie mogę też odpowiedzieć tak precyzyjnie, jak pan tego oczekuje, z uwagi na to, że śledztwo trwa. A mam świadomość, że moje słowa są słyszane także przez osoby, które są objęte tym postępowaniem. Dobrze, ode mnie tyle. Dzień dobry, Krzysztof Zasada, Radio RMF. Najpierw pytanie do pana prokuratora Korneluka. Które jednostki, które wydziały zamiejscowe będą się zajmować tymi dwoma śledztwami przejętymi z Płocka? Wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej, Departament Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji z siedzibą w Łodzi. Czyli oba te śledztwa? Tak, oba te śledztwa. Jeśli chodzi o jakieś ustalenia prokuratorów, rozumiem, że przejęliście te śledztwa. Były powołane zespoły także w prokuraturze okręgowej w Płocku. Poczynione zostały pewne ustalenia. Czy może pan powiedzieć na przykład, jakie są te wstępne ustalenia dotyczące, no nie wiem, fuzji to pewnie za wcześnie, ale na przykład zaniżania cen, czy coś na tym etapie już można powiedzieć? Tak, mogę powiedzieć w tym momencie tyle, że szkoda jest wyceniona przez jednego z akcjonariuszy na ponad 1 mld zł, jeśli chodzi o zaniżanie w okresie tym jesiennym cen paliw. Tak? A szkoda, tak jak wspomniałem już, jeśli chodzi o fuzję, to co najmniej 4 mld zł. Szkoda. Ale badamy także pod kątem fuzji, czy pod kątem jej zasadności, zaniżania, kto podejmował decyzję, ale także jak wyglądał nadzór ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych, premiera, bo to są podmioty, które między innymi podejmowały decyzje w tej strategicznej bardzo decyzji. To są szkoda, jeśli chodzi o zaniżanie, obliczone na podstawie informacji od akcjonariusza, a rozumiem, tak, że są powołani biegli, którzy mają to potwierdzić. Tak, bardzo liczymy także na sprawozdanie finansowe, które będzie sporządzone przez biegłych rewidentów. Pytanie do pani prokuratora Adamaitis. Czy będzie miał jakiś status w śledztwie tym nowo wszczętym dotyczącym OTS, prezes OTS, który został zatrzymany w Polsce jakiś czas temu, wpłacił poręczenie majątkowe? Czy prokuratura zamierza go przesłuchać, albo go przesłuchała? Jaki status będzie miał w tym nowym śledztwie i czy prokuratura wie, gdzie jest ten mężczyzna? Nowe śledztwo, jeszcze raz sygnalizuję, rozpoczęło się w ubiegłym tygodniu poprzez przesłuchanie przedstawiciela nowego zarządu Orlen, jak również wszczęcie tego postępowania. My podejmujemy wszelkie działania dla wyjaśnienia całokształtu tego postępowania, w tym również udziału i zachowania osoby, która sprawowała funkcję prezesa zarządu OTS. I to, co wspomniałam na początku, również taka osoba tym prezesem w moim przekonaniu być nie powinna. Dlatego przedmiotem postępowania jest zarówno zachowania, działania członków zarządu, czy również prezesa zarządu PKN Orlen,
jak również zachowania niezgodne z prawem, nieracjonalne prezesa zarządu OTS. Co do pana jak w drugiej części pytania, w tej chwili prokuratura nie wzywała zarówno pana prezesa Obajtka, jak i pana Samuela. Nie wzywaliśmy, także nie posiadam wiedzy, czy przebywa i gdzie przebywa, czy przebywa w Polsce. W momencie, kiedy wystosujemy stosowne wezwanie, jeżeli uwzględnimy wszelki materiał i uznamy, że będzie w charakterze świadka lub w charakterze podejrzanego, wtedy będziemy podejmować kroki i czynności zmierzające do ustalenia miejsca przebywania tego pana, miejsca pobytu. Pani na tę chwilę nie wiem. Pani powiedziała, że z pani słów wynika, że pan Samer A nie powinien zostać prezesem tej spółki. Z czego to wynika? Dlaczego? Moim zdaniem wynika z tego, iż prezes, każdy prezes spółki, którego zadaniem jest również dbanie o majątek spółki, który sprawuje nadzór nad działalnością spółki, a szczególnie nad pieczę, jeśli tak można powiedzieć, nad środkami finansowymi tej spółki, który zawiera kontrakty bez ustalenia, czy kontrahenci są osobami wiarygodnymi, poprzez ustalanie jedynie, czy dany podmiot został utworzony i gdzie ma siedzibę, bez ustalenia, czy w ogóle funkcjonuje w obrocie, czy posiada jakieś środki finansowe. Osoba, która wypłaca zaliczki bez realizacji pierwszych transz pewnych dostaw, nie jest dobrym prezesem i nie powinna być prezesem tej, ale i każdej innej spółki. To jeszcze do pana prokuratora Korneluka. Jeśli chodzi o Samera A, czy może pan potwierdzić, że miał powiązania z organizacjami ekstremistycznymi? Bo rozumiem, że śledztwo, które było prowadzone, na podstawie którego został zatrzymany w lutym, musiało mieć jakieś, musiały być sygnały także z tym związane. I dlaczego został wypuszczony po wpłaceniu kaucji? Miał status podejrzanego, był ścigany listem gończym, bo prokuratorowi nie było znane jego miejsce pobytu. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe. Dlaczego zastosowano i dlaczego akurat w takiej wysokości? To jest przedmiotem postępowania innego. Natomiast mogę także powiedzieć, że w tej sprawie trwają kolejne czynności, a sama sprawa dotyczy karuzeli VAT-owskiej sprzed 2012 roku. A co znaczy, że trwają przedmiotem postępowania innego jest to, dlaczego... Postępowania wyjaśniającego, wewnętrznego, dlaczego akurat taka decyzja procesowa została podjęta. I to prowadzi Wydział Spraw Wewnętrznych wasz, czy...? Nie, to prowadzi prokurator okręgowy, prokurator regionalny w Gdańsku. Bo sprawa dotyczy prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Rozumiem, że nadzór podważa tę decyzję, tak? Niczego jeszcze nadzór nie podważa. Na razie chcę zobaczyć, jaka była, czym kierował się prokurator po zatrzymaniu i przesłuchaniu osoby, która ukrywała się przed organami ścigania, czym się kierował, stosując wolnościowe środki zapobiegawcze. Dzień dobry, Michał Jelonek, Telewizja Republika. Ja mam pytanie o śledztwo, które dotyczy możliwego poświadczenia nieprawdy przez Bartłomieja Sienkiewicza. Chodzi o te akty notarialne zwalnych zgromadzeń mediów publicznych, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej. Czy w ocenie Prokuratury Krajowej kandydowanie do Parlamentu Europejskiego przez Bartłomieja Sienkiewicza to nie jest ucieczka od odpowiedzialności? Śledztwo prowadzone jest przez prokuratora. Przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie i zostanie wyjaśnione. Nie rolą prokuratury jest wyjaśnianie, czy ktoś może kandydować, czy nie może kandydować do Europarlamentu. To nie jest rola prokuratora. No ale rolą prokuratury, przed chwilą słyszeliśmy pani prokurator mówiła, kto może, a kto nie może być prezesem danej spółki. Dlatego pytam też o państwa ocenę w tej sprawie. Dobrze, to na jakim etapie jest w takim razie to śledztwo? Na etapie... Nie jestem przygotowany dzisiaj do wypowiedzi o tym postępowaniu. Odsyłem pana redaktora do prokuratora referenta. Nie ma pan żadnej wiedzy, panie prokuratorze, w tym temacie? Mam wiedzę, natomiast nie wiem na ile tę wiedzą mogę dzielić się publicznie.
Dzień dobry, Michał Makowski, Radio Z. To wracając do spraw Orlenu. Czy potwierdzają Państwo, że agenci ABW na polecenie prokuratury dokonali przeszukań w mieszkaniach byłych członków zarządu Orlenu, w tym prezesa Obajtka, ale też wiceprezesa Michała Roga? Z naszych informacji, z informacji dziennikarzy Radio Z wynika, że do takich przeszukań doszło w pierwszej połowie marca w związku ze śledztwem dotyczącym ustawiania przetargów budowlanych w Orlenie. Między innymi w związku z tym postępowaniem, a także w związku z fuzją, potwierdzam, doszło do takich czynności. A czy mają Państwo jakieś dowody na to, że sam RA faktycznie miał powiązania z Hezbollahem? Proszę Pana, ustalamy wszelkie okoliczności, które znane są również prokuratorom z prasy, radia i telewizji, w tym również wątek ewentualnych powiązań z organizacjami terrorystycznymi będzie przedmiotem weryfikacji w tym postępowaniu. Dzień dobry, Maciej Martowicz, Bloomberg News. Ja tylko chciałem podpytać jeszcze, bo Pani powiedziała właśnie o tym, że taka osoba nie powinna być prezesem spółki. Czyli rozumiem, i później Pani wymieniła powody, dla których, czyli te zaliczki wypłacane. Czyli to są fakty, które już Państwo ustaliliście, że on właśnie wypłacał zaliczki nieznanym kontrahentom, bo podała Pani to jako powody, więc... Może nie tyle nieznanym kontrahentom, ile niezweryfikowanym ostatecznie kontrahentom. Tak. Te informacje zostały przekazane w zawiadomieniu Orlen, które zostało złożone w ubiegłym tygodniu. I zostały oparte o dokumenty, którymi Orlen dysponuje, ale których jeszcze nam nie przekazał w dacie składania tego zawiadomienia. Także tak, mogę potwierdzić, że słowa, które wypowiedziałam, miały miejsce, te zdarzenia. Okay. Dzień dobry, Aneta Pawłowska, Kraść Informacyjna, Agencja Radiowa Polskie Radio. Czy postępowania, które Państwo wymienili, ale także te, które nie zostały wymienione, bo chyba jest ich sporo, toczą się w sprawie, czy są już pierwsi podejrzani? W postępowaniu OTS, tak jak sygnalizowałam, toczy się to postępowanie w sprawie. Ono za krótko trwa i wymaga czasu, aby można było zweryfikować status osób, które w tym postępowaniu występują i które doprowadziły do tak olbrzymiej niegospodarności i wydatkowania w sposób nieuprawniony ponad miliarda złotych. Natomiast no, w ogóle praworządność wymaga rozliczenia i my jesteśmy prokuratorami praworządnymi. Będziemy dążyć do wyjaśnienia wszystkich afer, jakie mają miejsce i miały miejsce w Polsce na przestrzeni ostatniego czasu. Tych, które już zostały złożone zawiadomienia, jak i te, które najprawdopodobniej będą wpływać sukcesywnie. Wśród zawiadomień, które wpłynęły do prokuratury okręgowej, oczywiście są takie, które zakończyły się odmowami wszczęcia, ale są i takie, które zakończyło się aktem oskarżenia. Także przewaga jest oczywiście tych, w których zapadły decyzje o odmowie wszczęcia postępowania bądź umorzeniu. I te postępowania, szczególnie odmowy wszczęcia, nigdy nie mają tego pierwiastka podejrzanych. One zawsze się kończą w sprawie. Także postępowania są na każdym stadium i są weryfikowane i wszystkie będą nadal oceniane pod kątem zasadności decyzji, które zapadały w poprzednim czasie. Ale fuzja Orlenu z Lotosem i zaniżanie cen ciągle są w sprawie. To są świeżo wszczęte postępowania, tak, prowadzone są w sprawie i zapewniam Państwa, że będą dogłębnie i szczegółowo wyjaśnione. Tylko proszę zważyć na jedno. Zapewniam Państwa, że one od strony faktycznej i prawnej są niezwykle, niezwykle skomplikowane. I dlatego potrzebujemy czasu, by nie popełnić żadnego błędu, a szczegółowo wszystko wyjaśnić. Jeszcze raz podkreślam, to jest naprawdę dla nas, prokuratorów, priorytet, jeśli chodzi o te sprawy związane także z Orlenem.